Siemano, właśnie zamówiłem kilka rzeczy ze sklepu azjatyckiego z jedzeniem i chciałem się pochwalić, po prostu tym rozpakować, co tutaj sobie zamówiłem, co będę przyrządzał. Ogólnie jesteśmy w mojej kuchni. No, ta kuchnia jest dość kompaktowa, bo tak naprawdę dzieli mnie tutaj ściana, tu już jest ściana, tam gdzie telefon jest ściana, no i tu już jest koniec, także no, takie ładne określenie, kompaktowa kuchnia, na jedną osobę, w jednoosobową, nie? Trochę już tu azjatyckich rzeczy mam, bo ogólnie jestem fanem takiej kuchni. No jeżeli kogoś interesuje na przykład, co to jest za konstrukcja, no to po prostu jest opcja taka, że tu mam kontakt, a tutaj jest kabel od tostera. No i ten kabel musi sięgać jakoś, więc tak jakby na takim statywie kuchennym idealnie się wpasowuje. Wyłączmy tutaj już tą konstrukcję. No i co ja tutaj zamówiłem? Sam dokładnie nie pamiętam, bo zamówiłem dużo rzeczy. Więc zobaczmy. Pierwsza akcja jest taka, że coś jest jakaś butelka. Olej sezamowy. Do czegoś się przyda. To jest coś ciekawego. I to jest pasta krewetkowa. Jeszcze nie wiem, co to jest. Tak na pałę trochę zamówiłem. Ale jest z jakąś babą, która poleca. Raczej się nie wyostrzy ta baba. No więc, no zobaczymy. No, od razu trzeba po sobie sprzątać, bo potem się nabałaganić. Można zabałaganić. Takie dwa ciasteczka z wróżbą. To jak będę robił zupę miso ramen, to na pewno się przyda. Nori do ramenu. Minusy kompaktowej kuchni są takie, że czy mnie nie powymachujesz, że jestem dość energiczny, to zaraz coś pospada. Mam nadzieję, że tutaj z garnkami nie pospada, z talerzami i tak dalej. Suszarka, o, to się nazywa. Tutaj coś kolejnego. To jest pasta taka chili, nic specjalnego raczej, myślę. Sambal olek się nazywa, więc może będzie dobre, a może nie. Ty, trafiłem do śmietnika. Odbiło się od ściany i do śmietnika, nie wierzę. Dobra, ale śmietnika nie będę wam pokazywał, bo to bez sensu. O, to jest jedna z moich najbardziej ulubionych przypraw, a mianowicie bazylia tajska. Sam sobie kupiłem kiedyś na bazarze bazylię tajską i mam ją tu w słoiku ususzoną, a kupiłem świeżą. No, jeżeli ktoś nigdy nie próbował tajskiej bazylii, to polecam. Naprawdę jest bardzo charakterystyczna. To nie jest bazylia, to jest bardziej takie połączenie anyżu z jakimś zielem. No, jest bardzo ciekawa, do kurczaka czy gdzieś naprawdę fajnie to smakuje. Teraz jeszcze co ja tutaj zamówiłem, makaron chyba gryczany, ale wygląda spoko bardzo. Nie wiem, nie... japońskie nudle soba, a to chyba jest po czesku. Japońskie, bo jest E takie z kreską, więc raczej takie na górze, jak ukreskowane, a raczej w Polsce nie ma. No ale do ramenu jak najbardziej. O, to jest też bardzo fajna rzecz do chińskich jakichś potraw. Sezam biały prażony. To razem z olejem sezamowym to jest sztosik, wydaje mi się. Do różnych podsmażanych rzeczy właśnie, ale też do zupy. Sezam do zupy na wierzch jak najbardziej. Tutaj mamy jakieś puree z czosnku, też nie wiem, tak trochę zawsze jak przeglądam sobie tą stronę z takimi chińskimi, jakimiś chińskimi, azjatyckimi rzeczami, bo tu są i trochę tajlandzkie rzeczy i trochę właśnie japońskie, więc różne połączenia tutaj lubię stosować, to zawsze sobie przeglądam i patrzę, co by tu nowego spróbować. Kupiłem sobie takie pałeczki, to nie jest drogie, bo to dychę kosztuje, ale naprawdę spoko, kolorowe. Jak kogoś będę gościł, to na pewno im dam do obsługi. Taki makaron ryżowy, jeszcze go nie próbowałem, a wygląda bardzo porządnie. Oprócz tych pałeczek jeszcze zamówiłem sobie łyżeczki do zupy. Nie ma jeszcze co prawda miseczek, ale jak tak naprawdę jakakolwiek miseczka się do tego przyda. Takie fajne to można w jakichś tam azjatyckich restauracjach spotkać. Co tu jeszcze? Grzybki suszone, shiitake. Je tam się gotuje w wodzie i są fajne właśnie do zupy. No i oprócz tego jeszcze mam grzyby mun. Tak samo. Wydaje mi się, że tak samo się robi, ale zaraz tutaj doczytam. Tak, w 80 stopniach na 10 minut trzeba potrzymać i git. To jest dla mnie ciekawa rzecz, bo kupiłem glutaminian sodu. Do pewnego momentu myślałem, że glutaminian sodu to jest taka szkodliwa substancja, bo na opakowaniach różnych produktów widnieje napis, że bez glutaminianu sodu, czyli co, że będę zdrowszy, tak? To tak sugeruje.
No, kwestia jest taka, że to nie jest jakieś mega niezdrowe, ale to powoduje wzmocnienie smaku. Tu jest napisane nawet, że esencja umami. No, to jest taki jakby smak umami. To, co jak się w Chińczyku je na przykład w barze orientalnym, przepraszam, i tak się chce to dalej jeść, to ten smak umami, taki tłusty jakby na języku, to wywołuje, więc będę tego próbował. Jeszcze nie znam proporcji do końca, jak się tego używa, ale czas przetestować. A jeszcze teraz mam tutaj babryczkę chili, taką pokruszoną. Jest babka, która to robiła, więc oryginalnie widać, jak to było robione. Że nie, że jakieś dzieci małe zostały do tego zatrudnione, tylko babka prawdziwa gdzieś tam ma jakąś miskę, jakiś kamień i tam ubija to chili. No i jeszcze mam taki, to się nazywa nie krem, tylko pasta. Pasta, jest napisane pasta miso i tak naprawdę zupa miso ramen jest taka prosta z tą pastą. Wystarczy tą pastę rozrobić w wodzie. Jak się nie ma co jeść, to wystarczy tą pastę rozrobić w wodzie, ugotować makaron i jest zupa. To jest niesamowite, ale ja zawsze i tak sobie dodaję różne rzeczy. No i chyba to tyle ogólnie. Będę eksperymentował. Mam nadzieję, że na długo mi starczą te rzeczy. Muszę posprzątać te papierki z podłogi, które się tam walają. Nie wiem nawet skąd. No i tyle. Dzięki, że oglądaliście ten unboxing z mojej kuchni. Małej, ale figlarnej. Bajo jajo.